serce me, żebyś ty serce me i moje myśli miała. Obyś mnie dziewce złe, dziewczonko plochę złe, już dawno pokochała. Żebyś ty za mną tak, żebyś ty za mną tak, o ja za tobą. Zabawić za to tak, ci krótki mały znak, żebyśmy byli sobą. Leciu, o poprzecznie, cicho, o poprzecznie, stąpowym nocą ciemną. A zastałbym jesień, a zastałby cię dzień, ja się miłuję ze sterną. Kiwajcie głową na mnie. Ostatnio robiono ze mną taki show, można powiedzieć, w pracowni w Warszawie, a tam był inicjatorem tego mój syn młodszy Łukasz. A teraz znajduje się po paru tygodniach w Szwecji u starszego mojego syna i w przestronnym salonie czy bibliotece w Uppsali, w Sunerście, gdzie teraz mieszkają. Jestem w towarzystwie mojej szwedzkiej rodziny i chcę parę słów powiedzieć na ten temat. Mianowicie, że od paru tygodni bawię w Szwecji. No jest mi jak w raju z całą moją rodziną i z kochanymi wnuczkami, a przy tym nie zaniedbuję swojej pracy, to znaczy malarstwa. Będzie może okazja do obejrzenia pokoju, w którym mam zainstalowaną taką podróżną pracownię i przy okazji chciałbym pokazać parę obrazów, które mają historię kilkunastu lat od czasu pierwszych moich wystaw w Szwecji i może na ten temat parę słów, a później będziemy jeszcze kontynuować. Więc może parę słów o tych obrazach, które wiszą w tym pokoju, gdzie się znajdujemy. I zacznę może od takiego obrazu, który dla mnie jest jakimś przyjemnym wspomnieniem. Malowany był na podstawie szkiców w Sierakowie w Poznańskim. To jest stado ogierów i tam byłem zaproszony przez miłych ludzi i robiłem sobie dużo rozmaitych szkiców. Między innymi, ponieważ tam się odbywało takie jak gdyby szkolenie młodzieży, młodych adeptów sztuki jeździeckiej, więc to jest taka scena właśnie, jak prowadzi taką grupę uroczy pan inżynier Jeske z Warszawy. Obok niego galopuje jego żona, a tam z tyłu grupa jeźdźców. I ten motyw mi się podobał, bo tam piękne lasy są z tymi brzozami. Nazwałem ten obraz Brzozowa droga. No i tak jakoś z przyjemnością na niego patrzę. Może teraz przejdziemy na sąsiedni. To jest mniej więcej ten obraz z tego samego okresu, co poprzedni. Taki jakiś temat też na ten pejzażowy z okolicy Sierakowa. No i ten obraz dostąpił takiego wyróżnienia, że jest reprodukowany w takiej encyklopedii współczesnej sztuki w Lozannie. Także na temat jego nie będę się rozwodził. Natomiast ten obok, ten obraz obok, który
przedstawia jakąś taką scenę. Aha, scenę o zmroku. Inspirowany był widzeniem w mojej pracowni czarnego chlebaka, który wisiał na tle drzwi jasno oświetlonych i jakiś półcień na dole. I to mi przyszło do głowy, żeby taką jakąś scenę odtworzyć. Tak jak na niego patrzę, to mi przychodzi na myśl temat pracy magisterskiej mojego syna Łukasza w Akademii Sztuk Pięknych, który napisał, jak powstaje dzieło sztuki. I to mi się zawsze kojarzy z tym, że to patrzyłem na chlebak i na oświetlone drzwi, przyszedł mi taki pomysł namalowania takiego tematu. Ten obraz sąsiedni, który widzimy, to łączy się z bardzo dla mnie przyjemnymi wspomnieniami, a mianowicie po wyjeździe moich synostwa z Polski. Nie widziałem go przez kilka lat i po 3 latach udało nam się spotkać w Mediolanie w czasie mojej tam wystawy. I byliśmy przez pewien czas w Gardone, bardzo ładnej miejscowości nad jeziorem Garda, i właśnie tam będąc, ponieważ jak już wspominałem, zawsze jeżdżę ze szkicownikiem, namalowałem sobie takie jakieś właśnie 3 Araby na tle pejzażu. Ten gwarz, takie tańczące koniki, to jest najstarszy tych obrazów, które tu się znajdują. No i robiłem w paru wariantach takie jakieś galopujące konie z profilu. Technika jest różna od olejnej, to wszyscy wiemy, ale takie jakieś mnie łączą z tym przyjemne wspomnienia. Ten obraz też jeden ze wcześniejszych, które malowałem w Szwecji, a mianowicie w 1973 roku miałem wystawę w Sztokholmie, pierwszą muszę powiedzieć, bo miałem kilka. I w ten czas to było jakoś pod koniec października, a 3 listopada odbywają się tu biegi, tak zresztą jak we wszystkich środowiskach jeździeckich, pogoń za lisem na świętego Huberta. Tutaj to się nazywa Hubertus. No i w czasie trwania tej mojej wystawy przyszła do mnie pewna miła pani, która okazała się być dobrą Amazonką i zaprosiła mnie na tego Hubertusa. Tam się udaliśmy z moim synem. Bardzo ładna impreza była. Od początku, jak się ustawili przy wyjeździe, to trzeba powiedzieć, na peryferiach Sztokholmu taki piękny pejzaż i takie tereny. Więc zaczęło się od tego, że byliśmy na tym takim wielkim dziedzińcu, gdzie zbierała się cała ta plejada jeźdźców. Jak wyruszyli, to na czele jechało 2 trębaczy na siwych koniach. To bardzo ładny jakiś taki sztafaż tego wszystkiego był. No, zagrali pobudkę i ruszyliśmy właśnie na te tereny, które było kilka kilometrów od miasta. Tam się to wszystko odbyła, ta ceremonia, zapisy i tak dalej. No i to był jeden z kilku biegów. Bardzo ciekawy, bo tych koni było kilkadziesiąt. Bardzo ładne konie i notabene wygrało ten cały bieg 3, można powiedzieć, zawodowych jeźdźców, którzy tutaj figurują w tych frakach nad Czestu Szkodą, i z lewej strony tam obok nich galopuje synek jednego z nich, który też doskonale jeździł. No tak się, a ona tu gdzieś na flance galopowała. No i ten obraz namalowałem, zresztą ona prosiła, żeby jej zrobić portret na koniu. To był gwarz, który też zrobiłem. No i tak się zaczęła seria, bo robiłem kilka tych jakichś notatek z tego biegu.
To by było tyle, co na ten temat. Mam oczywiście wiele szkiców w czasie trwania tego całego tej imprezy i rozdawania nagród i tak dalej, to z fanfarami, to wszystko bardzo była przyjemna impreza. Zresztą później bywałem na innych jeszcze i w Szwajcarii też byłem na takim Hubertusie. To bardzo ładna historia. Teraz jeszcze drugi obraz tej serii wyścigów czy w miejscowości Trymsholm. To jest słynna miejscowość Szwecji, taka mekka jeździecka. Tam jest i szkoła, i stadnina, i słynny wyścig Grand National, który odbywa się w okresie Zielonych Świątek. Bardzo impreza barwna i w jakiś taki sposób zorganizowana, jeśli można powiedzieć o ustawieniu trybun czy o publiczności, bardzo swobodnie. Także tam ludzie chodzą, przechodzą przez ten tor, oczywiście jeżeli wolno, jeżeli nie odbywa się bieg, i tam zjeżdżają się dobrzy jeźdźcy i zagraniczni między innymi, i często wygrywają konie pochodzenia polskiego. Tak, ja tam byłem dwukrotnie i tak się stało, że zawsze ten koń polskiego pochodzenia wygrywał. To jest, ta scena przedstawia najtrudniejszą przeszkodę, number 5, to piąta była przeszkoda, i ona jest dosyć wysoka, tu nie widać, ale ten płot to ma około 1,60 m wysokości, także nieraz tu jakieś kraksy bywają na tym i tak dalej. No i tak, jeszcze takie mam wspomnienie miłe z ostatniego pobytu w Szwecji, to znaczy przed 3 laty chyba, kiedy byliśmy w Trymsholm. Ten obraz był, czy podobny do niego, był wystawiany w Deutschen Galerie w Sztokholmie. I tam się zgłosił w czasie trwania tej wystawy pewien młody człowiek i powiedział, że ten pierwszy, co jedzie, to jest on. I on by chciał nabyć ten obraz. Tylko jemu wyznaczyli jako premię między innymi 4000 koron, a on miał cenę 8000 koron. Zdradzam tu takie fachowe jakieś tajemnice. I on prosił, żeby mu zachować, że oni mu to dołożył i tak dalej. I bardzo się ucieszyłem, że ten obraz poszedł w ręce uczestnika tej imprezy. No to tyle na temat tego zielonego obrazu. Mówiliśmy na początku dzisiejszego posiedzenia, że ja mam zainstalowaną taką pracownię w uroczym domu moich synostwa i tu teraz właśnie się znajdujemy w takiej pracowience, gdzie znajduje się mój cały aparat do malowania, to znaczy paleta do olejnych i gwasze do malowania wodną techniką. Teraz chciałbym, ponieważ tu są eksponowane dwa obrazy olejne, ostatnio malowane przeze mnie, chciałbym na temat tego, jak to na początku mówiliśmy, jak powstaje dzieło sztuki. Więc to są szkice, najpierw jakieś koncepcyjne do jednego i do drugiego, które to szkice rozwijam, bo na ogół to jestem niezadowolony z tego, co robię, więc staram się jakoś to urozmaicić, poprawić, jeśli tak można powiedzieć o obrazie. I to rozmaite właśnie są do tego górnego obrazu szkice. Taka koncepcja. To najbliższe jest tego oryginału. A może od razu powiem o tym dolnym obrazie. Tu też jest pierwszy szkic, który razem z moim synem zaaprobowaliśmy. No później w miarę rozwijania się tego pomysłu dodałem drzewo, taki jakiś dąbek typowy szwedzki, i tak zabieram się do malowania. Tu jest, przy okazji pokażę może więcej jeszcze tych szkiców, bo to nie na jednym się poprzestaje. Rozmaite jakieś rozwiązania przychodzą w miarę
posuwania się pracy. A jeszcze na obrazie po zaczęciu tego, to też musimy niejednokrotnie przemalowywać. A jak ktoś powiedział, że obraz musi być namalowany tego typu malarstwo takie jakieś impresyjne, że powinno być namalowane na jednym posiedzeniu, na świeżo wszystko. Także ja długo maluję, ale kończę właściwie cały obraz na jednym posiedzeniu jednego dnia, czy jak to tam powiemy. I tak dopiero odkładam, odsuwam i zastanawiam się, czy to już jest ostateczna forma, czy może tak jak dowcipnie powiedział na początku naszej rzeczywistości teraz powojennej, przerabiano wiele domów, odbudowywano i między innymi odbudowywano Hotel Warszawa. To był przed wojną na wysokościowiec, miał ileś tam 14 pięter. I taka była scenka narysowana, jak to dwóch projektantów stoi, patrzą na wystrój tej elewacji frontowej i tam dodali do tego prostego jakiegoś domu nowoczesnego, dodali do jakieś elementy antyczne. No i tak przyglądają się temu i mówią, no co, czy już jest dosyć brzydko, czy jeszcze robimy dalej. Więc ja oczywiście w przenośni mówię o swoim malarstwie też. Chociaż no oczywiście, gdyby mnie się to zupełnie nie podobało, to mnie malował. Tak to zwykle bywa. I jak mówiłem, masę szkiców przygotowawczych robię, obserwuję jakieś zawody, jakieś konkursy, jakiś ludzi, pejzaż. I do tego mam masę rozmaitych szkiców. Może tu zaprezentuję trochę, tak przerzucę kartki rozmaitych scen z mojego notatnika. Od początku może weźmiemy tak mniej więcej. To jest scenka, bo to moje wnuczki uczą się konno jeździć w takiej ujeżdżalni. Tu siedzi ta kierowniczka, czy tam instruktorka i one naokoło nie jeżdżą. Więc to oczywiście, żeby nie nudzić, to tylko tak, o to jest Ani tu obecna, kochana, w stroju jej dzieckim. A później tośmy tu oglądali masę tenisa najwyższej marki, bo to były w Australii mistrzostwa świata, a później, czy przed tym był finał Davis Cupu między Australią a Szwecją. I ja to obserwuję w telewizorze i w miarę możliwości o takie szkice sobie robię. Zresztą muszę się pochwalić, że niejednokrotnie FIBA, w którym jestem w jakiejś zażyłości dużej, ogląda to i nawet on ma moich szkiców dużo i prosił nawet, żebym ja tak na poczekaniu rysował przy nim. I nawet mam pamiątkowo, to chyba niezły szkic jest, mam takie zdjęcie, taki fotoreportaż po turnieju Stockholm Open, jak ja siedzę, ja w tym wypadku jako ten główny bohater, rysuję te sylwetki tenisistów, a Fibak, Oker, McEnroe, mój syn i parę ładnych pań przyglądają się temu, jak ja to robię. Okazało się, że to robił bardzo słynny fotoreporter szwedzki pochodzenia czeskiego. No i on się tym bardzo zainteresował, no ale powiedzieli, że to jest tak drogi autor, że u niego zamówić zdjęcie to będzie parę tysięcy. A okazało się, że on bardzo był jakiś zadowolony z tego, cośmy pokazywali. Oto rozmaite szkice z innych jakichś konkurencji. I ofiarował mojemu synowi szereg takich fotografii. Oto są na przykład ostatnie szkice z tej rajdszuli, mówiąc po polsku. Tutaj instruktorka i te moje kochane wnuczki. Jakieś scenki, jak to one tak siadają z nogami w powietrzu, a tu znowu jakaś inna scena. Jednym słowem, o tutaj to nogi mają w powietrzu i tak już teraz się posuwają w tym wszystkim. Tu może jeszcze przy okazji
zmienić to na dorbule? Tak. Nie, to już widzieliśmy. No, Anitka, weź, postaw ten na ziemi, a ten, ja ci pomogę tutaj. Zaraz to będzie bardzo przyjemne. No tak, takie dwa obrazy, zaraz. A tutaj, jak już jesteśmy, to pokażę znowu, bo robiłem też parę gwaszu, parę takich scen zimowych, ponieważ tu piękna zima jest w Szwecji. Sami tubylcy mówią, że takiej pięknej opiści dawno nie było, więc mnie się skojarzyło to z moimi młodzieńczymi, dziecięcymi przeżyciami, jak to się na wsi jeździło saniami, i zrobiłem takich parę scen do tego pięknego pejzażu, dodałem koniki, o, i taki jakiś gwaszyk dosyć prosty, o, i to, do tego, tak jak mówiliśmy, masę rozmaitych szkiców i kredką i tym, i to, o, taka scena, o, a tu są masę rozmaitych scen takich, które robiłem w tej ujeżdżalni, no, na temat tych moich córeczek, panienek, kochany, ho, jak to galopuje taka Ani, albo jakieś inne sceny, i to oczywiście mi służy często do jako temat do obrazu, czy do jakichś większych rysunków lawowanych, to takie rozmaite sceny, takie jak to jeździ, o, to Ani jest, bo po sweterku poznaje. No, a tu jest bardzo ciekawy, zanotowałem z telewizji taką scenę, jak na zeszłorocznych Mistrzostwach Świata w Göteborgu jeden z najznakomitszych jeźdźców, w pewności historii jeździectwa, Niemiec Schöckemele, przewrócił się jego koń na przeszkodzie i on oczywiście też zleciał, ale o dziwo, że noga została takiemu wspaniałemu jeźdźcowi, noga została w strzemieniu i on tej nogi nie mógł wydobyć ze strzemienia. Dopiero przybiegli ludzie, na szczęście on trzymał wodze, także nic nie mógł zrobić, bo ten koń no, taką miał pozycję, że on nie mógł, i dopiero ludzie przybiegli, pomogli mu się wydostać. To tak trochę jak w jakiejś historii początkującego jeźdźca. No to tak, jeśli... A tu jest mój warsztat, prawda, to już pokazywaliśmy, jak to... A tu jest moja siedziba, urocza zresztą, często odwiedzana przez moje wnuczki. Chodź no tu do mnie, jedna i druga. Chodź tu. Chodź, moje złotko, tutaj. To jest moja młodsza wnuczka, Monika. A gdzie jest Ani? Ani! Widzisz? O, to była okazja do... Ani! Nie ma. No to później jeszcze chciałbym się sfotografować z moją rodzinką. To dziękuję tymczasem. To tak mniej więcej mam co. Teraz zrobimy taki szkic. Nie chcę mówić, co to będzie, bo to by łatwo było zgadnąć. A ja chcę, żeby ten oglądający odgadł po narysowaniu tego. Jakaś scenka z tego właśnie Hubertusa, czy z polowania z psami. Zaczynam sobie od...
trochę jak w cyrku. Na wyścigi z czasem. No ale tak się mniej więcej aranżuje obraz. Najpierw się robi szkic, później kolorowe elementy. Tego zrobimy na czarno, bo ma konika jasnego. A to dostanie patryczek na pamiątkę tego, że mnie tutaj tyle dzisiaj nafotografował. To mają czarne, ale mają też przy tym, te psy mają też żółte łaty. No i co jeszcze? Dobra. Tak dalej, tak. Stop. Czy coś takiego na pamiątkę dla Patryka, czy coś? Dobra.